dobra, jak widzicie, światło jest lepsze, jeszcze jest takie coś, BC, Beauty, Beauty co? Concepts, czyli to jest właśnie ta nazwa, 3,99, nie wiem czy widać, eyeshadow palette, no i jak zwykle nie mam ręki. I takie kolorki, też fajne, ten fajny, taki miętowy, coś dla Moni mojej. Dobra, czekajcie, bo ja nie mam jak się tu złapać. Dobra, jestem. I co mamy na dole? O, czekajcie, mamy Stefniks, mamy ten kalendarz. Patrzcie, jak ostatnio byłam po kalendarzu, to nie było. Jak widzicie, zobaczcie, jak to jest wszystko porozrzucane, żeby nie było, że ja robię tylko taki syf. No, bo ja w ogóle nie robię. Dobra, tam mi się nie chce grzebać, ale co to jest Technik? O nie, ale pewnie jakieś pierdółki, co? Czy nie? Coś, jakieś bomby? Tak. Chyba z bombami, ale z Technika 16 funtów, jak widzicie, cena regularna. Relax and Pamper Toiletry Advent Calendar. No i tu chyba wszystko do kąpieli, ale z Technik do kąpieli? Zastanowię się. Powiem, że zastanowię, ciężki jest. Tylko, że z Techniksa to tak. Z Technik znaczy, to tak do kąpieli, no niby takie coś. Widzicie? Nie wiem, zastanowię się, czy ja bym chciała, ale no nie jest zły. Nie jest zły. Nie jest zły. Co tu jeszcze mamy? To nie. Jeszcze chciałam iść na górę, a nie mam dużo czasu. Tu jakieś pędzelki. Wciąż, widzicie, nikt nie kupuje tego. Co chwilę to jest po prostu beka te rozświetlacze. No nie są fajne, bo to są wszystko w tych odcieniach takich unicornowych. No ale to niestety nie jest fajne. Zobaczcie, świąteczne stoisko, jak wygląda. Czy to jest też? Nie, to nie jest żaden. O. Pani przewróciła i uciekła. I myślę, że ja podniosę. No way. No, także takie rzeczy. Tutaj co jeszcze? Botanik 5. Coś fajnego, czekajcie. Się może obrobię. Ładnie wygląda opakowanie. Nie wiem, co to jest. Czekajcie, czy to się otwiera? Powinno się otwierać chyba. To jest takie sklejone. Nie wiem. Coconut and Vanilla Hand Cream Set. Aha. Tu co? Luxury coś. Nie chcę mi się wszystkiego, słuchajcie. Tu jakiś też zestaw. No wszystko już fajnie pod święta. Ja muszę trzymać swoje, bo zaraz moje zgubię z ręki. Maski, maseczki, ale tutaj nic nie chciałam. Chciałam jeszcze was na górę i pokazać wam coś u góry. Tu. Pędzelki, rzęsy. No trochę dokładali, powiem wam szczerze, że trochę tutaj się dzieje. Tutaj co to jest? Proszę bardzo, soniczny ten cleanser do twarzy i pod oczy. No to akurat fajny masażer i z Urban Studio fajne pędzelki. Ładnie to wygląda, dadzą pojem cenę, jak się ogarnę. Czekajcie, żeby mi coś nie spadło. Jeżeli chodzi o pędzelki, dyszka, a jeżeli chodzi o ten cleanser, 15 i niby regularna 30. I zobaczcie, przełożę, czekajcie, pokażę wam ten roller mikro. I to jest ten właśnie z tymi igiełkami. A tu mamy zadyszkę Jade Roller, czyli ten mój. No, czyli z tego kamienia mojego, co ja mam. Czyli Jadeit, Jadeit, jakoś tak to się nazywa. Jeszcze tu jestem ciekawa, co to jest. Czekajcie, nie wiem, co mi spadło, nawet nie widzę. I jakaś bomba. Nie wiem, nie chcę mi ci już patrzeć. Tutaj co? Za 4? Nie, to jakieś płatki. Muszę trzymać moje rzeczy, bo zaraz pogubię wszystko i się posypię. Standardowo zresztą. Tu znowu świąteczne. Święta, święta, święta. Święta, święta i zaraz będzie po świętach. Okej. Tu coś wygląda smacznie. Niam, niam. Sugar almond, raspberry panna cotta i buttercream. Co to takiego? Za 5 funtów, niby regularna 8. Smakowicie wygląda. No ja jak zwykle pokusiłam się, słuchajcie, na... no... pokusiłam się jak zwykle na paletkę, którą pewnie za jakiś czas użyję raz i pewnie sprzedam za pół ceny. Cała ja. Co to jest tu fajnego? Coś. A, też ta seria. Ładnie zapakowana, zobaczcie. Zobaczcie, jak fajnie. Super są zapakowane te rzeczy. Mydło i mamy tutaj jeszcze shower wash, wash, wash i tutaj są dwa raspberry, strawberry i sugared almond. Wygląda smakowicie.
Tutaj też. O, i skarpetki. Czekajcie, muszę to Wam posunąć, żeby Wam to pokazać. Zobaczcie, i jakieś skarpetki takie fajne. Fajne. Z tym, że to jest co? Lotion. Kurczę. Wszystko korci. 5 funtów, a nie regularna 8, ale te skarpetki są też super. Bardzo mnie się podobają. Czekajcie, odłożę. Jakoś. O. Excuse me. Can I take the trolley? Dobra, czekajcie, wezmę sobie. Jest, mam koszyczek. Udało się. Mam koszyczek, jeszcze się powinno rozebrać. Woda kokosowa, Elizabeth Arden, jak widzicie. O, bath and shower, że ładny. Zaraz musiała spadać. Italian Flowers. 2,99. Bardzo ładne opakowanie. Fajnie to wygląda. Fajne na prezent. Tutaj macie jakieś właśnie te Lavido. To jest jakaś, nie wiem, jakaś nowa kolekcja, seria i w ogóle. Perfumki. Ale perfumki to mnie nie ten. Tutaj męskie rzeczy. To też będę się rozglądać, ale to trochę później. Tak, i teraz będą pytania, po co je męskie rzeczy. I dobrze, i się zastanawiajcie. Fajne te. Fajne, no, kuferki. Ten mi się podoba. Dobra, idźmy dalej. Powiedziałam, że Oliwii, znaczy powiedziałam Oliwii, że jej nie zobaczę, ale no jak mam jej nie zobaczyć? No zobaczę jej. Te jej LS-y są M-ki za 6 funtów. Ostatnio właśnie je kupowałam. Ale gdzieś wiem, że też są tutaj promocje z tymi LS-ami. Tutaj też jest dwupak za 6 funtów. Który, nie wiem teraz, który kolor jej ostatnio brałam. Czekajcie, to jest L-ka, to duże. Tu jeszcze jest S-ka, też za 6, srebrne i złote, fajne. O, ja jej chyba te file brałam. No, ja je brałam to. Tu zobaczmy, co jest powyrzucane na promo. Jak zwykle. O, i przecenili te z Victoria's Secret. To przeceniali, czy nie? Nie, 17. 17, czyli nie przecenili. Beka za 12. Stila za 6. Ale powiem Wam, że aż mi się nie chce tutaj zerkać. Tak to porozwalali. Dalej, co my tu mamy? Perfumki. Komplety, zestawy, Ted Baker. O, proszę bardzo. A nie, myślałam, że to są oryginalne, ale nie, to jakieś, nie znam ich nawet. Ale za to jest Barbery po 16. Idziemy dalej. Tu jakieś zestawy świąteczne, skarpetki męskie, damskie. Tu jeszcze też jakieś rzeczy takie męskie. Fajne skarpety męskie. Ale tak jak mówię, za tymi rzeczami to się będę rozglądać w swoim czasie. Teraz przejdziemy sobie do działu z bielizną, ale z promocjami właśnie za piątaka, tylko że jest jeden, a ja ostatnio oliwce kupowałam, słuchajcie, 2 albo 3 za 6 funtów 2, no to się jeszcze opłaca. 8, ale nieładny kolor, nie spodoba jej się ten kolor, jej się nie spodoba. Pokażę jej później na vlogu, co było, to najwyżej sobie zdecyduję, ale chcę iść jeszcze z Wami na górę, a muszę się wyrobić, muszę zdążyć. Tu coś mamy chyba LS za 4 funty, ale 12, czyli duże. Te file jej kupowałam. O, i są po 2 funty, a ja ostatnio płaciłam, słuchajcie, 4. No, 2 funty. A to L-ki, to duże, to nie. To za duże. No czekajcie, tu coś mi gdzieś śmignęło. Tylko nie wiem gdzie. Nie, to jest Pineapple, to jest Reebok, to nie. Nie wiem, co mi śmignęło, słuchajcie. Może mi się wydawało, ten fajny. 6 funtów. Patrzcie, jaki fajny ma dekolt. No, podoba mi się. Tu 12 to nie. Ale koszulkę bym mi bardziej zobaczyła, słuchajcie, bo z majtki ostatnio kupiłam. File. Znowu za 2 funty, a to M-ki. To też duże, ona musi mieć S-kę. Tutaj ma, co? 12 za 6 funtów 2. Ja zaraz muszę się do toalety, słuchajcie. Tu file. Też i też. I tutaj już nic. I jeszcze zobaczę skarpety. Ale tutaj mamy co? Reeboki, to nie. Czekajcie, o, championa są. Ona chciała. Za 2 funty. Jaki to jest rozmiar? 35-38. Wezmę jej. Co jej nie wezmę? O, i Ivy Parku są też. Po ile? Czekajcie, też ostatnio brałam. Po 3 funty. Rozmiar one size.
Serio? Jest one size? No i dobra, obeszłam już, słuchajcie, tutaj wszystko co chciałam na dole. Czekajcie, jeszcze zobaczę sobie ten sweterek. Taki fajny rękaw. Teraz pójdziemy sobie do góry. Teraz zabiorę was do góry, pokażę wam co jest do góry i będę spadać. Bo będę mieć gościa. No, tu jeszcze sweterki. Jezu, pamiętam, słuchajcie, historia takich moherkowych sweterków u mnie jest taka fajna, bo moja mama zawsze lubiła takie moherkowe sweterki i nie zapomnę, nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz powiedziała, że bardzo marzyło jej się, by właśnie mieć taki moherkowy sweterek. No, te fajne sweterki. Takie mięciutkie. Ostatnio właśnie chyba wam nawet je pokazywałam, 15 poundów. Saturday, takie z takimi różnymi tymi dniami tygodnia, kurtki, kurteczki. Nie, ściucha, już mi się tutaj naprawdę chyba nic nie chce. Pojedziemy sobie windą. Uwaga. Uwaga, ground floor. Wita nas winda. I wciskamy pierwsze. Wciskamy pierwsze piętro. Ja jestem. I moja super ekstra, słuchajcie, świąteczna stylizacja na sportowo w pełni i plecaczek jest dobrze, także wysiadamy i zobaczcie co tu się dzieje i tu jest show świąteczny, piękny zresztą, wow. No i jak tu się już nie czuć świątecznie, jak tu już po prostu wszystko świąteczne. Takie sweterki piękne, zobaczcie. Patrzcie, jakie to słodkie. Zobaczcie. Taki. Które one są? Dychę. Śliczne, ten z kotkiem. Zobaczcie, piękny jest. Śliczne, też zadyszkę. Śliczne. Tu już taki. Tu jeszcze błękitny i coś jeszcze tu białego jest, ale to chyba jest mniejsze. To jest jakieś malutkie, czy nie? Kurde, widzicie jak jest poplątane? Czekajcie, właśnie Polacy chyba weszli. No, nieważne. Ale to tylko chłopaki. Nie wiem, jakaś ósemka, czyli chyba właśnie na 8 lat. Nie wiem, tak mi się wydaje. I też dyszkę, zobaczcie. Słodkie. Dobra, idźmy. Tam jakie błyskotki, ale to błyskotki nie dla moich. Bluzy. Takie. Coś dla synka mojego, ale on to musiał sobie przyjść sam, bo to już niestety, wiecie, to już nie byle co, to już się wybiera, to już jest selekcja, to już musi być coś, co mu się naprawdę spodoba, a nie takie, co mama wybierze albo narzuci. Skarpetki mu ostatnio właśnie brałam, te Champion. Nie no, nie będę mu brała chyba jeszcze, ale czapka fajna, Calvina Kleina. Po ile? Ile czapeczka, czekajcie. 13, to też czarna, ale musiałby sobie przyjść sam wybrać. I skarpeciory, takie trójka, piątka, czyli bardziej jakby na Oliwie chyba, za 3 funty. Ale ja tutaj już jej chyba wzięłam, te Ivy, wzięłam z nią sobie na spółę, także będzie dobrze. Nie chce mi się tu chodzić, co prawda, bo tych, te bluzy już mają, to są właśnie te bluzy, które sobie upatrywali. Tu dla dzieciów małych. Ja chciałam popatrzeć sobie na... Chciałam popatrzeć, wiem, idę szybko. Dobra, spróbuję zwolnić, ale mi się śpieszy, dlatego idę szybko. Tutaj znowu świąteczne. Święta, święta. Czekajcie. Święta, święta. Rzeczy świąteczne, ale mi się tam nie chce wchodzić. Takie ozdoby, ozdoby. Fajny pies. Fajny. Podoba mi się. Lampki, lampeczki, zegary, zegarki, świeczki. Świeczki, świeczuszki. Dyfuzery. Tutaj gdzieś były takie obrazki, co mi się podobały. Nie wiem, czy jeszcze będą. W ogóle właśnie mi się podobają takie, o, z takimi... Widzicie? Tylko czemu to jest takie drogie? Patrzcie, taki niby mały obrazeczek. Ale właśnie z tej, o, i on jest właśnie za 7 funtów. Tak to wygląda. I tu widzę, z tej samej serii jest, o Boże, Raisin Champagne. I też 7. No i właśnie takie coś bym chciała i mogła. No ale no, no nie jeden za 7, no nie przesadzajmy.
Że to maksymalnie powinno kosztować, ja nie wiem, z 3 to 4 to funty to jest max. No i właśnie takie o, z takimi, o takie coś chciałam, widzicie? Taką, tylko że dychę kosztuje jeden. To już przecież ramkę kupicie za funta i same sobie tekst wydrukujecie i będziecie miały to samo. Także trochę słabo. Żodzo, nawet mamy za 25, zdjęcie Chanela, 25. Trochę ich poniosło. Czekajcie, muszę przyjść. Okej. Też pani Polka, która obsługuje, także się też za bardzo nie odzywam. Jeżeli chodzi o planery, to ja się nie będę pokuszać na żaden planer, bo będę czekać na jeden fajny. Na bardzo fajny, który wiem, że będzie mój. O, proszę bardzo. I też bluza. I też fajna. No też będę patrzeć, ale to już na spokojnie będę musiała przyjść. Na spokojnie, na spokojnie. Tu gdzieś jeszcze były te... Były kalendarze adwentowe. Też jakieś takie w wersji właśnie, tylko nie pamiętam, ale chyba... Pokazywałam wam chyba nawet. Jezu, ile tego... Bo tak ponarzucali, że to strach w ogóle tu dotknąć, że tu się wszystko rozpadnie. Tu jest jakiś kalendarz. Proszę bardzo. Za 5 funtów z takimi pralinkami. Też fajnie. Fajnie takie słodycze wygrzebywać z kalendarza. Jezus, ile tego jest? Powiem wam, że tak aż ciężko się ogląda. Tu są jakieś kalendarze. Tutaj mamy co? Za 6 funtów. Taki. Dalej to. I tu jeszcze jakiś. Co to jest? Fair Trade. Dobra, jakiś, nie wiem. Dobra, nie chce mi się czytać, doczytywać. I jeszcze tu coś jest, poczekajcie. Oj. No właśnie, tutaj strach nawet to dotknąć. Merry Christmas, jeszcze tu jest jakiś kalendarz. Nie wiem, czy to jest coś przyczepione. Coś takiego. I tu fajne, za 13 funtów. Co to takiego jest? Aha, takie czekolady, zobaczcie. Ładny, fajny. Fajny na prezent. 13 funtów. Nie mało jak na kalendarz, bo wiadomo, że sam kalendarz nigdy, nigdy nie jest prezentem. Tylko zawsze jest dodatkiem do prezentu. Dobra, pokażę wam jeszcze tu troszeczkę i za chwilę będę musiała włączyć, lecieć do kasy i lecieć do domu, bo będą goście. No i tu właśnie zawsze też, o, Pushin. O, jest tam Pushin, patrzcie. Tu jest Pushin. Także pozdrowienia dla Weroniki i Agi z Irlandii. Okej. Okay. I tu mamy co? Cocoa Factory. Jezu, wiecie co? Powiem wam, że już miałam przed oczami te Mojo. Serio. Te takie rozsławione. Nie ukrywam, bo byłabym ciekawa. Tu mamy czekoladę, tu mamy wanilia, tutaj mamy peppermint i co? I karmel. Takeaway hot chocolate. I jaka cena? 8 funtów. I tutaj jeszcze też 8. Jakieś cappuccino, lush latte, hazelnut i caramel. Fajne opakowanie, aż tylko zalewacie gorącą wodą i już są ready. A tu macie chyba w puszeczkach je. Tak, i cena też 8. I też 8, tu co? Ginger, apple and vanilla. I jest 50 torebeczek. English tea. 3,49, na którąś bym się pokusiła. Poczekajcie, jaki to jest jeszcze smak. Co tutaj mamy? Vanilla i tutaj kurczę, teraz nie wiem, ginger i słodkie jabłko, imbir, jabłko i wanilia, a tutaj mięta, chyba to będzie mój, spróbujmy, wędruję do koszyka, spróbujemy, bo przepyszne są te herbatki, naprawdę ja wam polecam. O i popatrzcie, turmeric, nie, zapomniałam, nie chcę mi się teraz patrzeć i tłumaczyć, ale fajne. I tu chyba jest ten do dzbanuszek. No, 13 funtów. Patrzę, czy jeszcze jest jakiś... Co? Czekajcie, co to jest? Candy cane. What? Nie, no to jest to, co ja wzięłam. Dlaczego candy cane? Ginger, apple and vanilla, a tu rooibos candy cane. No dobrze, ale to jest to, co ja wybrałam, także już się cieszę. Dobra, ja już wam tutaj pokazałam większość. Zobaczcie. Jakie dodatki, dodadeczki. I zmykam. Także odzywam się do was później i pokażę wam, co kupiłam. Jeszcze jestem w takiej maksie, jeszcze Karolinie ma. Słuchajcie, muszę wam to pokazać. Zostawiam koszyk, mam nadzieję, że nie przeszkadza.
Patrzcie, co znalazłam. O, dwie dyszki, słuchajcie. Nescafe Dolce Gusto. I mamy tutaj kapsułki. No, idealna rzecz, słuchajcie, dla kogoś, kto ma Dolce Gusto. Szkoda, że nie ma takiego do mojego ekspresu. Aż żałuję, że sprzedałam moje Dolce Gusto, bo miałam. Także kalendarz adwentowy z Dolce Gusto do, czyli kapsułki do kawy, znaczy do maszyny. Czekajcie, wezmę tylko koszyk, bo przeszkadza. No i tak sobie przeglądam te wszystkie tu kalendarze i idzie oszaleć, bo są pochowane, wam powiem szczerze. I tak się doszukuję, może właśnie będzie coś takiego bardziej dla mnie. Ten z kawą jest idealny, gdyby był do tego mojego. Ja mam, co ja mam? Jak mu się nazywa? Przypomnijcie mi, bo ja zapomniałam z wrażenia. Tyle po prostu tego jest. Bubble tea. Nie wiem, o co chodzi. Ja mam co? Tassimo. O, ja mam Tassimo. Właśnie. Patrzę, czy tu coś jeszcze jest, ale chyba nie widzę już. Chyba już nie widzę żadnego innego. Tu jeszcze parcie. Mulet wine. Mulet wine za 3,49, słuchajcie, mega cena, ja mam w domu właśnie i to jest bezalkoholowy, czyli coś fajnego dla Oliwii na przykład. Ona tak sobie chciała ostatnio spróbować mamy. No, tutaj co mamy? Jakąś parmańską? Nie wiem. Oj, komuś coś spadło ciężkiego. No, także tak by wyglądało. Tu też patrzyłam właśnie, zobaczcie, jest kakao. Jeszcze teraz tu kuknę za herbatami. Już wam to pokazywałam, co tu wynalazłam. Normalnie aż powiem wam, że ślinka cieknie, ale ten z Dolce Gusto mnie rozwalił. To jest po prostu... O, coś fajnego. Jakiś cleaner. O, widzicie, do luster, do okien. Rose and Magnolia, słuchajcie, nie znam. Washing up. Ha, patrzcie. Ekstra dużo zapałki. Czad, dawno już nie widziałam zapałek. Tu mamy do podłóg, jakiś specyfik, dość drogie. Washing up, to generalnie chyba taki apple and pear, po ile to jest? 29, kurczę, spróbowałabym któryś. Tutaj co mamy? Coś chyba do prania, nie wiem czy to wash, kurde, fajne. I Surface, zaraz sobie to kuknę, nie znałam. No i hejo, hejo, odzywam się do was po shoppingu. Ja nie wiem, słuchajcie, kto mnie pokusił, żeby iść do TK Maxa. Pytam się, kto. Komu zależy, by normalnie musiała ciągle nadganiać zarobki. Nie no, powiem wam, że mega się cieszę, bo fajne rzeczy udało mi się wyrwać, a wyjście było mega spontaniczne, a nie wiem dlaczego, ale w większości przypadków to właśnie te spontany są najfajniejsze i najbardziej udane niż to, co planujemy. Także jak widzicie, popitalam, lecę czym prędzej. Tu mamy fajny pub, tak by the way, bardzo go lubię, jest fajny i nazywa się Henley's, tak się nazywa. A do mnie właśnie dzwoniła już Karola, że jedzie z Anią i chyba nie wiem, czy nie z Filipkiem, także pędzę. Na szczęście mam do domu rzut beretem z TK Maxa dosłownie, no nie wiem, 3 minutki, chyba jakoś tak. Także lecę, za chwilę wam dogram do tego vloga. Widzę, że on będzie, albo będą dwa, albo będzie z bonusem. Jeszcze nie wiem, ale pewnie dwa zrobię. Bo wtedy dogram coś jeszcze jutro, pojutrze coś dorzucę. Czy to makijaż, czy test czegoś. Także nie problem. Także będziecie miały vlogi. Ja vlogi bardzo uwielbiam. Wiem, że teraz mnie nie widać, ale może i lepiej. Obraz się trzęsie, bo idę. To nie ma się co dziwić. Ale przynajmniej zobaczycie sobie moją okolicę. Tak. To jest właśnie najgłówniejsza ulica, czyli High Street. I ja właśnie na tej ulicy pomieszkuję. Tak, w samym centrum, w samym sercu miasteczka. Bo nie można powiedzieć miasta. Okej. Okay. Uż się zmacham. Wam powiem. Kolejny pub. I kolejny pub. Do tego akurat nie chodzę w ogóle. On mi się tak kojarzy z starszym towarzystwem. Także może nie, ale Mill House jak najbardziej tak. O, chciałam wcisnąć, a tu to zielone. Dziękuję. Bez wciskania się udało. Tu jest Mill House, też bardzo fajny pub. Pub-restauracja w sumie. Mniej więcej jest robiona, słuchajcie, na styl... jak się to nazywa? No powiedzcie mi, Wetherspoona. Na styl Wetherspoonowy. Także naprawdę fajnie.
No i gadam do Was teraz co? Niespełna 3 minuty, włączyłam nagrywanie. Słuchajcie, jak tylko wyszłam z TK Maxa, za 2 minuty jestem w domu. Także tak właśnie mieszkam. No a Wy możecie sobie zobaczyć. Tutaj właśnie był polski sklep. Market Lena chyba. No i niestety jest zamknięty. O! Mam nadzieję, że ktoś wpadnie na ten genialny pomysł i tutaj coś otworzy. I najlepiej by było, jakby to był polski sklep. Danger. What? Patrzcie. Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. No normalnie. O co chodzi? Teraz muszę zobaczyć, co tam się stało. Spójrzmy. Patrzcie, niebezpieczne. Ale tutaj porozkopywali. Wow. Zobaczcie. Cała podłoga, wszystko jest w dziurach. Ale masakra. Jesus Christ. Tylko powiem Wam, że niezła akcja. Niezła akcja i raczej tam długo nic nie będzie. No, jak widzicie, ja już dochodzę. Dosłownie tutaj, gdzie widzicie teraz, jak auta zakręcają, nie wiem, czy to widać, no to mieszkam tam ja. I tak właśnie zaglądam, bo wiem, że gdzieś tutaj ma być otwarty Beauty by Lin, to chyba nie wiem, czy to jest to. Nie, to nie będzie to. Wiem, że ma być otwarty dla dzieci, słuchajcie, fryzjer. Fryzjer dla dzieci. Będzie tam właśnie moja funfela pracować. I mega się cieszę, bo wiem, że chyba otwarcie ma być w niedzielę następną, czyli za tydzień. I próbuję Wam to pokazać, dlatego idę tą stroną, a nie przeciwną. Jak mi się uda, to Wam pokażę. Tutaj mamy sali, fajna taka hurtownia kosmetyczna w sumie. Z bardziej z jakby z rzeczami do włosów. Chyba tu jest, widzę. A widzicie, bo to jak się... No i tutaj oczywiście charity. Tak wygląda charity. Choinka, obrazki. Różne fajne pierdółki, zwłaszcza pierdółki. Jest akurat otwarte, ale my wchodzić nie będziemy. Ale zobaczcie, jakie ładne. Tak, Wam pokażę szybko, bo muszę lecieć. O, takie fajne. Nie będziemy wchodzić do środka. Ale tutaj właśnie otwierają. Tu jest właśnie sali, hurtownia kosmetyczna. Tutaj mamy co? Kebaba Karola już gdzieś albo będzie, bo jest. A tu widzicie? Nie wiem, jak to czytać, bo nie wiem z jakiego. Kids Hair Spa. Czyli dla dzieci mamy i do włosów, czyli będzie fryzjer. Do włosów fryzjer. I spa. Także tu właśnie będą party, a ja mieszkam tu. Tu będzie to, a ja mieszkam tu. A tam być może będę pracować. Zobaczymy. Dobra. Czy zdążymy? Także tutaj 44, będzie niedługo otwarcie, więc jak ktoś mnie ogląda z gala, to oczywiście serdecznie zapraszam, polecam wpaść z dziećmi. Będą jakieś fajne, nie wiem, może nawet i konkursy, tego nie wiem. Dobra, dzwonimy. Czy nam otworzą? Zobaczymy, czy nam otworzą. I się będę z Wami już żegnać chyba naprawdę. Uwaga. Open the door, please. Cicho. Dobra. Otwarte, zostawię otwarte dla Karoli. I idziemy do góry. Tam. Tam mieszkam. No, teraz już wiecie, gdzie mieszkam. Także żegnam się. Pa. I hejo, hejo. Ja już wróciłam do domku. I dogrywam Wam hola. A przy okazji pokazuję Wam, jak wygląda piżamka na mnie. Zobaczcie, ta skarbuca, no była czyściutka, nowiutka, nieprana, w ogóle nie noszona, z metką, mega, czad, jest atłasowa, jakby nie było tego widać i właśnie mam ze spodniami, patrzcie, super jest, mega mi się podoba, niech mi nie będzie widać do końca, bo ja chcę Wam tylko pokazać, co kupiłam w TK Maxie. Więc pierwsza rzecz, mega mnie zaciekawiła, jest to jakaś seria Town Talk, 1895 Clean and Polish. Ja sobie o tym poczytam. To jest jabłko i gruszka Washing Up Liquid. Pachnie cudnie i jest to przepięknie pachnie jabłkiem, gruszką i jest to nic innego jak w takiej serii płyn do mycia naczyń. Także to jest rzecz pierwsza. Cena rzekomo regularna to 7,25, ja dałam 2,99. Rzecz kolejna z tej samej serii. Tylko, że to
Wspryskiwaczu. I to jest Surface Cleaner Pink Grapefruit. Dziewczyny, to pachnie obłędnie. To pachnie obłędnie. Oli, chodź, zgadnij, czym pachnie. Oli, szybko. Chodź, bo nie chcę przerywać. Zgadnij, czym to pachnie. Bez czytania. Bez czytania, co to jest. Nie bój się. Czy czujesz? Grapefruit? Yeah! Pink grapefruit. Pachnie, nie? Pięknie pachnie, spróbujemy. Ja pomyślałam, że do roboty ze spróbuję, ale no najpierw oczywiście wykorzystam. Surface po prostu do czyszczenia powierzchni, ale chodzi mi o to, że będzie pięknie pachnie. Nie, nie. I tu jeszcze zobacz, powąchaj sobie też jak chcesz. I to taka seria do mycia. No i za ten Surface 7,20 regularne. Tak, jabłko i gruszka i powąchaj. I to taka seria, i to jest 3,99, więc to to. Oczywiście nie mogłam się powstrzymać. Jest bubblegum. Fajne, co? I wzięłam Christmas Collection, słuchajcie. English Tea Shop. Cena regularna 4,49. Ja dałam 3,49. Jest tutaj. Tak, jest tutaj 50 torebek, już mnie wystraszyła. Bez kofeiny. I jest to, jak się to czyta? Rooibos? Rooibos? Nie wiem, co to jest. Rooibos. Candy cane. Candy cane. Peppermint with. Nie, poczekaj. Z wanilią i strawberry. Takie. Polecam Wam serdecznie. 3,49. Nie mogę, bo coś jest za siebie też trochę. Na pół ze mną. Dalej oczywiście znalazłam ringa, to już Wam pokazywałam. Sorry, to podłoga się za często, bo Oli skacze. 3,99 w kolorze Oliwii bluzy. Także ring. Wzięłam właśnie ten specyfik, zobaczymy, Brighten Up, jestem mega go ciekawa i to ma być po prostu taki, wiecie, to jest tego Incredible, ja z tego coś już kupowałam, regularna to dyszka, ja dałam 3,99, zobaczymy, czy tak będą mi się policzki świecić. Rzecz kolejna to skarpetki, rozmiar 35-38, Champions. Nie, Champion. Po co te sy? Champions. I one były wcześniej, nie wiem za ile, bo nie widzę i nawet nie chcę zdraptować. 4 funty, a teraz kupiłam je za 2. Proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę. Dalej, tutaj na pół, ponieważ tutaj jest ich ile? 3 pak, czyli może jedną albo dwie se wezmę, jedną dam Oliwii. Ivy Park. Już mam takie Focus, czary. Focus. Dzięki, wróciłeś. Focus, focus, focus. Także Ivy Park. Fajne, białe. Rozmiar, słuchajcie. One size w 3 paku za 3 funty. Słuchajcie, skarpety Ivy Parka za funda para. Żyć nie umierasz na 3 funty za 3 pary. No to. I rzecz ostatnia. Oli się pewnie złapie za głowę, ale przypuszczam, że powie, że fajne, bo jest fajne. Nie miałam nigdy czegoś takiego. Oglądałam na amerykańskim TK Maxie te rzeczy, regularna cena 35, ja dałam 14,99. Jest to Life's a Festival, Face, Love and Unicorns, Two Face. Taka przepiękna, nie mogłam się powstrzymać, dziewczyny, nie mogłam. I za 15 funtów, nie jestem za stara na takie rzeczy, widzicie jak ona do mnie mówi? No, taka. Taka przepiękna i tak nie, Oli. I tak, słuchajcie, nie widać i nie oddaje tutaj ta kolorystyka tego piękna tej paletki. Już Wam pokażę, teraz jestem w domku, zobaczcie, tutaj jest takie lusterko, żeby się nie odbijało, czemu? Takie kolory. Czemu nigdy nie może się odbijać? Bo się odbija światło i wszystko widać, o, z drugiej strony, właśnie tu stoicie. I kolejna fajna rzecz, że się wyginę, o, właśnie dotknęłam rozświetlacza, wow! Gdzie? Unikornowy. Nie lubię unikornowych, ale do czegoś użyję. Mega unikornowy, taki właśnie w róż, w niebieski, w taki mroźny. Zobaczcie. Taki właśnie w ten, taki wpadający w niebieski, fiolet, róż, nie wiem. No, nie, no nie wiem, nie będzie tak widać, prześwietlasz w ten sposób. To ma być światło, wiecie, dzienne, albo takie ewentualnie. Działa. Zobaczcie. Pokażę Wam jakieś tam swatche, chociaż nie wiem. O, wow. What? Jak to Ewa mówi, what? Ewcia, pozdrawiam Cię, kochana, jeżeli tylko oglądasz, ale po prostu musiałam to zapożyczyć. What? Jeszcze jeden, może ten. Kosmetyczny koktajl. Wow! Po prostu, patrzcie.
Mega się cieszę już, że ją mam. To jest coś bardzo innego niż z tych wszystkich, co mam, bo jest taka naprawdę nietypowa. I mamy tutaj fiolecik, mamy też holo, mamy zieleń, mamy niebieski, mamy żółty, pomarańcz, róż. Także naprawdę różnorodność jest super. Dajcie znać, co wy myślicie, ale jestem pewna, że większość z was też by ją wzięło, w tej cenie zwłaszcza. Za 15 funtów, słuchajcie, to jest o 5 funtów drożej tylko niż Revolution. Te, co są po 10, nawet niektóre są po 12. A tutaj będziemy sobie ćwiczyć. Będę próbowała jakby zainspirować się tutaj którymś z tych makijażyżów. O, i po prostu go odwzorować. Także zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy mi to nie wyjdzie, ale tak to wygląda. Jest paletka przepiękna. Bardzo mi się podoba i coś czuję, że zostanie ze mną na dłużej. Także 15 funtów. I to są wszystkie moje zakupy. Ja się z Wami żegnam, bo czekam na Karolcie. Już właśnie jedzie, bo dzwoniła. Jeszcze może tylko, o, szybki teścik. Czekajcie, szybki może teścik, jak zdążę. Już nie zdążę, już idą. O, da, będzie w kadrze. Jeszcze tylko pokażę to. Poczekaj. No, widzicie, to zamrażarem już coś przyniosła. Już Wam pokażę. No, będzie się chować zaraz. Kryje się za mną. Patrzcie, to wygląda. No, może dawać efekt takiego, zobaczcie. Taki efekt mokrego rozświetlenia. Zobaczymy. Zrobię Wam test na żywo, także wszystko będzie na kanale very, very soon. Także ja się z Wami żegnam, bo to już nadeszła moja pora. I to. I żegnamy się. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, jo!